Umiłowany ludu mój, błogosławię was moim sercem, błogosławię was moją miłością, ludu mój. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi i daję wam moje słowo, ażebyście przygotowali się w duchu. Pragnę, żebyście się nawrócili i byli braterscy. Tego pragnę, żebyście byli jednym sercem, zjednoczonym z sercem mojej Matki. Ludu mój, w tym czasie proście Ducha Świętego o rozeznanie w każdej chwili. Wielka liczba osób zalęknionych przez ludzkie ego, która napełnia się pychą, chcą się oddalić od miejsc, do którego was wezwałem, i to jest błędne. Jest to czas zapobiegania i zarazem wyboru. Zapobiegania, żebyście nie błądzili po innych drogach, oraz wyboru, żebyście z pomocą mego Świętego Ducha mogli rozeznawać i trwać niewzruszenie razem ze mną. Potrzebujecie pracować w mojej winnicy, abyście z moją własną miłością oczekiwali na mego anioła pokoju, który jest obecny w moim domu, czekając, aż ja go poślę z moim ludem. Dlatego nikt go nie widział twarzą w twarz. Mój anioł pokoju przyjdzie po pojawieniu się Antychrysta i nie chcę, żebyście go z nim pomylili. Ludu mój, jest bardzo ważne, żebyście byli ostrożni. Mój anioł pokoju nie jest ani Eliaszem, ani Henochem. Nie jest archaniołem. Jest moim zwierciadłem miłości, które wypełnia moją miłością do każdego człowieka, który go potrzebuje. Demon pozostawił bardzo nielicznych w swoim piekle. Większość jest na ziemi, pracując przeciwko duszom. Jego wojna jest wojną duchową przeciw tym, którzy trwają ze mną. Wojna ta jest duchowa, lecz zarazem was rani, wywyższając i czyniąc chorym wasze ludzkie ego, sprawiając, że czujecie się dumni, wyniośli i myślicie, że wszyscy wiedzą, iż jesteście niezbędni tam, gdzie jesteście, żeby wasi bracia was podziwiali. I to nie jest dobre, kiedy nie jesteście pokorni. Demon ogłasza się zwycięzcą. Ludu mój, słuchaj mnie. Jest ważne, żebyście siali pokorę w sercu, aby wasz umysł i wasze myślenie mówiły o tym, co nosicie we wnętrzu. Jest to era trzecia, fiat. Era, w której zło jest w stanie wojny przeciwko dzieciom mojej Matki. Ogień bezbożności posuwa się naprzód. Mocarstwa przechodzą do okazywania swojej potęgi i swojego gniewu przeciw małym, których będzie bronił mój umiłowany święty Michał Archanioł. Moje dzieci muszą pozostać przygotowane, by stawić czoła klęsce głodu, który już jest obecny nad ludzkością. Drożyzna będzie silna, klimat w niektórych krajach będzie skrajnie gorący, a w innych skrajnie zimny. Przyroda buntuje się przeciw grzechowi człowieka. Klimat ciągle się zmienia i żywioły podnoszą się przeciw ludziom. Przygotujcie się. Dusza musi być lampą, która świeci wobec ciemności, którą ziemia wycierpi przez pewne godziny. Bez lęków, ufni w moją ochronę, dalej trzymajcie się tego, o co was proszę, abyście byli zwycięzcy. Bez lęków, ja jestem waszym Bogiem, niosę was w moim najświętszym sercu i jesteście moim wielkim skarbem. Błogosławię was, wasz Jezus.